Psalm 90 to jest dzisiejszy śpiew responsoryjny podczas mszy świętej. Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął. Słuchając tego psalmu, można się zastanowić nad naszym pojmowaniem wszechrzeczy, wszechobecności, wszechświata, wszechmocy Boga. Czy to nie jest czasem klucz do zrozumienia tego, że naszymi zmysłami tu i teraz jest nam bardzo ciężko ująć to wszystko, co Bóg robi i jak robi? Bo wydaje nam się, że cuda są to zdarzenia, które w naszym świecie są niemożliwe, a jednak się zdarzają. Cuda wskrzeszenia, cuda uzdrowienia, inne cuda, które widzimy albo o których słyszymy. Możemy im nie dowierzać, bo nasze myślenie takie bardzo racjonalne według naszego systemu, jeżeli ktoś jest z wykształcenia umysłem ścisłym, bardzo lubi analizować, chce mieć dane i szukane i procedurę, która doprowadziła do konkretnego efektu. Nie zawsze jesteśmy w stanie to zrozumieć. Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął. Czas dla nas płynie nieubłaganie. Każda sekunda, raz, dwa, trzy, płynie do przodu. Natomiast dla Boga jest możliwe to, żeby ten czas płynął albo bardzo szybko, albo bardzo wolno, albo być może, żeby cofnąć się w czasie. W każdym razie tak sobie wyobrażam wszechmoc Boga.